Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części tutoriala chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tak zwanego projection painting. Jest to świetny temat, który opiera się na teksturowaniu w oparciu o wiele różnych map UV. A więc, aby zacząć, należy na początku przygotować sobie odpowiednio scenę. Przełączę się do widoku, w którym mam na dolnym ekranie edytor UV, a w górnej części ekranu zwykły widok 3D. Następnie wstawię do sceny zwykłego cuba i tego cuba rozetnę kilka razy, aby jakby przygotować jego geometrię do zastosowań, które będę chciał pokazać. To, co w tym tutorialu będziemy robić, to jest malowanie teksturą obiektu, który ma wyglądać jak kamień. Jeżeli on ma być kamieniem, warto go trochę zaokrąglić, a następnie, używając trybu elastycznego, można trochę zdeformować strukturę tego kamienia, ponieważ jak wiemy, kamienie nie są idealnie okrągłe. Nawet takie, które wyciągaliśmy kiedyś z dna morskiego lub z wybrzeży, czy też z brzegów strumieni. Jeżeli ktoś był w górach, na pewno widział sporo płaskich kamieni, doskonale zaokrąglonych poprzez wielotysięcznoletnią obróbkę wodną, wiatrową. Ok, niech ten kamień wygląda na przykład w ten sposób. Może nie jest jakiś super doskonały, ale ponieważ teraz się śpieszę, aby nie zanudzać, niech będzie taki, jaki jest. Taki kamień można byłoby znaleźć przy pewnej dozie szczęścia w pierwszym lepszym strumyku. Ustawię temu kamieniowi również cieniowanie typu smooth, aby nie było widać, że jest, powiedzmy sobie, taki niezbyt równy. Podniosę go trochę do góry, aby nie przeszkadzała nam podczas malowania siatka. Jego środek ustawię idealnie w środku geometrycznym. Dodatkowo mogę wcisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej, aby widok wycentrować i jednocześnie ustalić obrót wokół środka obiektu, nie wokół środka układów współrzędnych. Teraz będziemy potrzebowali zrobić unwrap na tym kamieniu, ponieważ zwykły, domyślny unwrap daje mi wszędzie jednolitej wielkości kwadraty, które uwspólniają przestrzeń tekstury. A więc należałoby wprowadzić kilka rozcięć. Mogę oczywiście wykorzystać projekcję UV Smart Project. Zobaczymy, jak to wygląda, ale nie podoba mi się, ponieważ raz, że jest troszeczkę niezbyt dobrze rozwinięty ten kamień, a dwa, że jest za dużo tych fragmentów. Spowoduje to, że będzie więcej szwów do maskowania. A więc wprowadźmy sobie na początku rozcięcia. Ponieważ ten kamień jest jakby pochodną sześcianu, to jego topologia jest bardzo prosta. Wszystkie wierzchołki stykają się, czy też wyprowadzają z samych siebie po cztery krawędzie, z wyjątkiem tych, które kiedyś były wierzchołkami w sześcianie. Takie wyprowadzają tylko trzy krawędzie. Ma to znaczenie dlatego, że jeżeli na przykład kliknę na krawędź, która jest zrobiona z wierzchołków, które uwspólniają każdy z nich cztery krawędzie, to wtedy Blender łatwo znajduje pierścień z krawędzi. Jest to tak zwany edge loop. Natomiast jeżeli gdzieś są trzy krawędzie, wtedy nie wiadomo, czy iść w lewo, czy w prawo i Blender znajduje tylko jedną krótką krawędź. Tę krawędź właśnie zaznaczam, aby według niej zrobić rozcięcie. Są takie cztery krawędzie, które były ustawione pionowo i oczywiście podstawa, na której te krawędzie zaznaczę dookoła. Spowoduje to w efekcie odcięcie tej podstawy od całej reszty swojej siatki. Gdybym miał to pokazać w widoku takim, powiedzmy sobie, krawędziowym, to dostanę mniej więcej tego typu rozcięcie. Ok, mam nadzieję, że to jest w miarę dobrze widoczne. Teraz zaznaczam zaznaczone krawędzie, ustawiam jako szwy za pomocą operacji Mark Seam dostępnej w menu operacji specjalnych dla krawędzi, czyli Ctrl-E, a następnie zaznaczam wszystkie krawędzie i wybieram opcję Unwrap. To, co otrzymuję, to jest rozwinięty, mniej lub bardziej sensownie mój kamień. Nie muszę się tutaj przejmować specjalnie, jakoś szczególnie tym moim rozwinięciem. Wystarczy mi tylko, że te fragmenty nie będą na siebie zachodziły, że będą dzieliły ze sobą przestrzeń tekstury w jakiś taki w miarę optymalny sposób. Spróbuję to trochę przekręcić, może jakoś tak ustawić, aby mieścił się optymalnie ten mój fragment. Ok, może tak być. Teraz trochę go powiększę, ponieważ są dosyć spore te powierzchnie tutaj. Natomiast ten fragment, zaznaczając go klawiszem L, pomniejszę. Mniej więcej tak, aby uzyskać w miarę zbliżoną powierzchnię wszystkich elementów. Chodzi o to, żeby tekstura nie była w żadnym miejscu zbyt rozciągnięta. Chociaż to nie będzie miało takiego znaczenia, ponieważ za chwilkę będziemy malować projekcyjnie. A malowanie projekcyjne jest niewrażliwe na rozciągnięcie tekstury. Oczywiście do pewnych granic. Ok, mam teraz rozwiniętą siatkę UV dla swojego kamienia. Ta siatka jest na tyle ładnie rozwinięta, że aż się prosi dodać do niej teksturę. A więc dodaję teksturę, którą nazwę sobie kamień.
No i ta tekstura może mieć rozmiar 1024x1024. Może mieć nawet większy rozmiar, na przykład 2048x2048. Tu warto dodać, że tak naprawdę nie muszę w tym momencie ustawiać wielkości tekstur podzielonych przez 2. Wielkość tekstury podzieloną przez 2 ustawia się tylko po to, aby ułatwić tworzenie mipmap, ewentualnie używać takiej tekstury później w silniku gier, gdzie tekstury muszą być rzeczywiście wielkościami, czy też muszą mieć wielkości podzielone przez 2. Normalnie w grafice 3D nie jest to takie istotne. Stworzę sobie także UV Test Grid, alfę wyłączę, nie potrzebuję jej i włączę 32-bitową precyzję liczb opisujących kolor. I teraz moja tekstura wygląda w ten sposób. Jeżeli włączę sobie wyświetlanie tekstur w moim kamieniu, również tą teksturę zobaczę. Szukam teraz zakładki Display i tam jest Texture Solid. Jak widać, tekstura jest ładnie rozciągnięta, pomijając oczywiście obecność szwów, których nie da się uniknąć w tym przypadku. No i teraz taką teksturę można pomalować. My już wiemy, że istnieje taki tryb jak malowanie tekstur. Jeżeli włączę to malowanie tekstur, mogę bez żenady namalować coś na kamieniu. Ale nie jest to zbytnio interesujące, nawet gdybym użył do tego celu jakiejś tekstury. Jeżeli wczytam teksturę przez naciśnięcie guzika New, to mogę taką teksturą malować. I jedyne co otrzymam, to taki niezbyt wyraźny wzorek, podobny do jakiegoś cloudu, który w pewnych przypadkach może się wydawać komuś atrakcyjny, ale raczej na tym bym nie polegał. To co chcemy zrobić, to pomalowanie rzeczywistą teksturą tego naszego obiektu. I my już wiemy, że istnieje coś takiego jak klonowanie tekstury. Jeżeli włączyłem klonowanie tekstury na przykład tutaj w edytorze, otworzył sobie narzędzia, zamknął niepotrzebne panele, no to tam mógłbym znaleźć takie coś jak klon. Jest klonowanie, owszem, muszę wybrać obrazek do klonowania i to może być ten kamień, ale może być też inna tekstura. Więc jednym sposobem malowania tekstury jest wczytanie tekstury kamienia do edytora UV i później malowanie tą teksturą mojego kamienia. Z tym, że aby takie coś zrobić, trzeba na początku mieć teksturę. Ja jednak chciałbym pokazać tą technikę w widoku 3D. Ona jest wtedy troszeczkę inaczej robiona. Na początek może ściągnijmy sobie porządną teksturę kamienia. Skorzystam znowu ze strony CG Textures. Są tutaj takie kamienie, które określane są jako skały. Rock, czy też rock to skała. Kliknę, wybiorę sobie jakieś takie bardzo zniszczone przez czynniki atmosferyczne. No, na przykład taką może sobie wezmę. I wielkość 1600x1024 będzie ok, albo nawet tą większą, 3000x2000. Chcianą tą teksturę zapiszę i takiej tekstury będziemy używali do malowania naszego obiektu. Więc na początku należałoby ją wczytać, a więc ją wczytam. Pokażę może na początku tą metodę z malowaniem w edytorze UV. Biorę Open Image, wczytuję teksturę. I teraz tą teksturę ustawiam jako źródło do malowania. Czyli na początku przełączam się do naszego kamienia utworzonego normalnie w edytorze UV, a następnie w narzędziach wybieram, że będę prowadził klonowanie tej tekstury skalistej. Już tą teksturę tutaj widzę. Mogę ją prawym klawiszem przesuwać po obszarze swojej siatki UV, no i oczywiście mogę również malować. Więc jeżeli zwiększę troszeczkę promień, zwiększę siłę, to bez żenady mogę malować. Zaczynam malowanie i jak widać, to malowanie wychodzi całkiem nieźle. Natychmiast na moim kamieniu pojawia się rysunek kamienia. Jest to jedna z fajniejszych opcji. Natomiast, aby było dobrze widać, jak to malowanie mi tutaj wychodzi, należałoby wcześniej dostosować sobie siatkę i tą siatkę chociażby na czarno wyświetlić, czy też w jakiś inny sposób ułatwić sobie pracę. No i tak teraz klikam po tych wszystkich kontrolkach, żeby zobaczyć, w którym miejscu można byłoby zmienić wyświetlanie siatki, ale tej opcji teraz nie widzę. Być może muszę wyjść z trybu malowania, wejść do trybu edycji. I teraz w narzędziach tutaj jest zakładka Display i mam coś takiego jak na przykład czarne kreski, białe kreski, ewentualnie kreski przerywane, gdyby komuś były potrzebne, słabo widoczne są teraz. Mogę także zaznaczyć smooth, czyli wygładzanie. To powoduje, że one są trochę bardziej widoczne. Jeżeli wezmę, przypuszczam, białe kreski, to będzie je trochę lepiej widać przy tym obrazku kamienia. No i teraz mogę wrócić do trybu malowania, kontynuować zabawę ze zwyczajnym smyraniem za pomocą pędzla po tej powierzchni. Ok, wszystko jest ustawione tak jak powinno. Jeżeli potrzebuję, to mogę przesunąć swoją teksturę i malować danym na przykład fragmentem jakiś element kamienia, na przykład tutaj. Mogę następnie tę teksturę znowuż prawym klawiszem przesunąć i malować ten sam element zaraz obok. I wtedy na teksturze będę miał na moim obiekcie nałożenie dwóch takich samych elementów. To jest jeden ze sposobów.
Ten sposób nie wymaga tak naprawdę osobnych warstw UV. Wystarczy mi tylko jedna warstwa, która teraz nazywa się domyślnie UV Map. Chcę jednak wykorzystać inną metodę, więc nie będę malował w widoku 2D, ale pomalujemy sobie trochę w widoku 3D. Aby to zrobić, wystarczy tylko przygotować sobie osobne projekcje siatki tego kamienia na jakąś tam teksturę. A więc na początku ustawię kamień w widoku od przodu, zrobię sobie nową mapę UV za pomocą znaka plus, znaku plus, przepraszam, i teraz napiszę sobie tutaj front. Front oznacza przód. Tak samo moją poprzednią, oryginalną mapę nazwę na przykład malowanka. Malowanka dlatego, że po niej będziemy malować, natomiast te pozostałe warstwy będziemy używali jako odnośnik tylko. Za chwilę stanie się to jasne, jak sądzę. Więc tak, tworzymy jedną mapę, druga będzie od frontu, a więc mapuję UV z widoku, na przykład z granicami obrazu, aby cały mój kamień zmieścił się na teksturze. Tej tekstury na razie nie mam tutaj wczytanej porządnie, więc zaznaczę wszystkie obiekty i wybiorę teksturę swojego kamienia. Tekstura kamienia teraz powoduje, że od razu na widoku widać ładnie poteksturowany kamień. Oczywiście jest w tym rozwinięciu wada, ponieważ to jest widok jakby spłaszczony. Jeżeli kamień przesunę, to zobaczę, że ona się, ta tekstura bardzo rozciąga na obszarach, które były prostopadłe do ekranu. Na przykład druga strona kamienia też wygląda nieźle. Teraz przydałaby się jeszcze jedna projekcja, którą nazwę sobie projekcją z góry. Góra. Kamień ustawię w widoku od góry. On mi tak gdzieś uciekł. Teraz zrobimy U, Project From View i Bounce. Robię z Bounce'em dlatego, aby rozciągnąć całe rozmapowanie maksymalnie do granic obrazka, ale nie dalej. Dzięki temu wykorzystuję maksymalnie powierzchnię tekstury, którą za chwilę będę malował. Widać przy okazji, jak ona się rozciąga na bokach. Zrobię sobie także jeszcze jedno rozwinięcie ze strony bocznej. A więc dodaję nową warstwę UV, nazwę ją bok. Naciskam U i robię Project From View. I mam rozwinięcie boczne. I teraz istnieją trzy rozwinięcia, które określają tak naprawdę rzuty. Z przodu, z góry i z boku. I każde z nich jest oteksturowaniem z danego kierunku. I teraz mogę użyć trybu malowania w trybie klonowania, aby tę teksturę skopiować ze strony bocznej, z przodu albo z góry i żeby tą kopię umieścić na mojej warstwie o nazwie malowanka. Na tym właśnie polega technika Projection Paint. Aby teraz przejść do malowania, pozamykam odpowiednie panele, włączę sobie narzędzia, widok UV teraz mogę zmniejszyć i to, co potrzebuję, to jest właśnie Texture Paint. Z tym, że my normalnie w tym trybie Texture Paint zwykle malowaliśmy sobie. Teraz jest wybrane narzędzie do klonowania, ale gdybym malował pędzlem, to mógłbym ten swój kamień po prostu pomalować na biało i się cieszyć, że jest taki nowiuszki i świeżo odmalowany. Natomiast interesuje mnie narzędzie klon. Narzędzie do klonowania działa troszkę podobnie do tego, które znamy z edytora UV. Tłumaczyłem to w osobnym tutorialu. Natomiast klonowanie w trybie malowania tekstur pracować potrafi nie tylko na jakichś obrazkach, które normalnie można byłoby sobie wczytać, tak jak teraz na przykład widać, że kopiuję pewien fragment tego mojego obrazu. Widać? Jest to kopia i co ciekawe, ta kopia brana jest z tego miejsca, które jest pokazywane przez 3D kursor. Jeżeli 3D kursor ustawię na przykład na widoku siatki, w tym miejscu, gdzie jest czerwony plusik, to będę kopiował obszar tekstury w obrębie promienia pędzla z tym czerwonym plusikiem. Mogę również malować. Jest to tryb klonowania tekstury na samą siebie, ale w widoku 3D. Oczywiście odpowiednio ustawiając swój jakby punkt odniesienia, mogę malować na różne kolory. Oczywiście mogę kopiować również jakąś inną teksturę, ale to jest troszeczkę inny typ. I teraz, mogę również oprócz takiego kopiowania tekstury na nią samą według kursora 3D użyć narzędzia, które określa mi zakładka Projection Paint. Mogę mianowicie użyć narzędzia, które kopiuje nie samą teksturę, ale inne warstwy. I te warstwy, które tutaj mam, muszę oczywiście włączyć ten checkbox, pochodzą właśnie z panelu UV Maps, z danych obiektu. A więc na przykład, mając ustawioną warstwę malowanka, mogę kopiować sobie warstwę malowanka, co nie jest zbytnio sensowne. Natomiast jeżeli już mam przygotowane inne warstwy, to mogę kopiować te inne warstwy. A więc na warstwie malowanka mogę kopiować warstwę na przykład front. I to jest dopiero prawdziwy wypas i to jest prawdziwe malowanie projekcyjne. Proszę zobaczyć, jak świetna rzecz to jest. Mogę teraz precyzyjnie w widoku 3D, starannie pędzlem z bliska i precyzyjnie zrobić dokładną kopię tekstury, tak jak chcę, żeby była pomalowana.
Jest to świetne narzędzie i moim zdaniem jest to jedno z moich ulubionych, oczywiście dlatego takie chwale. Moim zdaniem jest to metoda na najbardziej precyzyjne odwzorowanie tekstur, oczywiście jeżeli nie musimy malować przy linijce. No i teraz proszę zobaczyć, tekstura tam, gdzie już nie jestem w widoku od frontu, zaczyna się rozciągać niebezpiecznie i będzie porozciągana, więc takiej tekstury nie chcę. Ale to jest prawdopodobnie bok. Mogę taki bok pomalować, korzystając z innej projekcji. A ona jest wcześniej przygotowana, więc wybieram sobie po prostu stąd malowanie teksturą boczną i w tym momencie wszystko wraca do normy. To, co jest fajne w tej metodzie, to to, że mogę na takim obiekcie mieszać różnego rodzaju tekstury. Jeżeli mój bok byłby rozmapowany na przykład i połączony z teksturą jakiegoś mchu, brudu, powiedzmy sobie jakiejś gliny albo po prostu jakąś mokrą wersją tego kamienia, to mógłbym zwyczajnie takie pasy mokrego czegoś namalować. Mógłbym także domalować tutaj jeszcze jakieś warstwy żwiru, może miki, może innego kwarcu troszeczkę, może jakiś diament, gdyby to była tekstura do Minecrafta, rozumiem, o co chodzi. Więc sprawa jest, że tak powiem, rewelacyjna i bardzo fajnie można różne rzeczy tutaj pomalować. Teraz potrzebuję tekstury od góry. Szczęśliwie taką przygotowałem wcześniej, więc przełączam się na górę i malujemy z góry. Elegancka sprawa i proszę zobaczyć, że nawet mimo tego, że w trybie edycji tutaj jest szef, to te szwy można łatwo zamaskować. Można tak pomalować teksturę, aby nie było ich widać. Oczywiście przygotowanie staranne tego typu pracy wymaga odrobiny cierpliwości, dobrego ułożenia tekstur i często jest tak, że nie wystarczą takie trzy rzuty. Góra, powiedzmy sobie, w przód, bok. Czasami trzeba zrobić także rzut z ukosu jakiegoś, na przykład na tego typu krawędź. Oczywiście możemy zrobić to w dowolnej chwili, nawet teraz, wykorzystując jedną z tych map tekstur. Natomiast dokończę może malowanie i wtedy za chwilę pokażę, jak te rogi można poprawić, gdyby one były rzeczywiście niezbyt odpowiednie. No tu na przykład pociągnąłem, można byłoby cofnąć przez Ctrl-Z. Jeszcze trochę malujemy. Już niewiele zostało. Tak z grubsza mam kamień mniej więcej pomalowany. I teraz należałoby powalczyć troszeczkę o precyzję. I tak szczerze mówiąc, nawet nie trzeba robić sobie tych wszystkich rozwrapowań i przypisań tekstury na kolejnych warstwach. To jest tylko po prostu wygodniejsze, umożliwia szybsze malowanie. Natomiast mogę sobie stworzyć jakąś taką zupełnie z kosmosu mapę, nawet jej nie nazywać, a następnie w trybie edycji odwrapować na przykład kamień na teksturę, która będzie się nazywała Rock Layer i zrobić mogę projekcję Project From View i Bounce w ten sposób. Teraz w trybie edycji, ponieważ to zrobiłem w trybie edycji, to ta mapa tekstur UV jest związana z tą teksturą, którą mam tutaj, z tym kamieniem, który wybrałem. Miałem zaznaczone wszystkie wierzchołki, więc nie ma problemu. Jeżeli teraz przełączę się na malowankę, to wracam do swojej starej tekstury i po tej malowance mogę malować za pomocą tej mojej warstwy UV Map. Teraz mogę starannie powiększyć sobie pędzel, zmniejszyć trochę jego siłę, aby tak mocno nie przenikał kolorem wszystkiego i troszeczkę ponakładać tej tekstury w tych miejscach, w których bym chciał, aby ona rzeczywiście coś maskowała. Teraz mogę bardzo precyzyjnie poprawić każdy niuans, który został tutaj słabo zrobiony. Widać na przykład, że w tym miejscu słabo pomalowałem, bo przebija jeszcze tekstura UV gridu. No i teraz, ponieważ już mam inną projekcję, to znowuż przełączam się do mojej warstwy, wchodzę do trybu edycji, robię Unwrap From View i wracam do warstwy malowanki, naciskam Tab i mogę dalej malować. Używając tej samej warstwy do malowania, czyli UV Map, malując na warstwie malowanka, ale w innej projekcji, przed chwilką ją zmieniłem. To pozwala mi naprawdę precyzyjnie zamalować różne artefakty w tym kamieniu. No i ponieważ teraz mam troszeczkę zmniejszoną siłę, to jednocześnie maszyna musi zrobić takie przeniknięcie tych dwóch warstw, zabiera to trochę czasu i maluje wolniej. Ok, widać, jak się tutaj lekko zacina komputer. W porządku. To jest duża tekstura. I korzystam z tekstury jeszcze większej. No i że można wybaczyć takie lekkie spowolnienie, myślę. I teraz znowu klikam w UV Map, tryb edycji U, Project From View z Bouncem, tryb edycji wyłączam, klikam w malowankę i maluję dalej. Na tej samej pojedynczej warstwie. Także jeżeli ktoś jest dość zaawansowany, to może na przykład nie robić tych wszystkich rozwrapowań na kolejne warstwy, może wykorzystać tylko jedną warstwę. Natomiast jeżeli używa się tych warstw, to można je sobie wygodnie wybierać z tej listy i nimi malować. Więc jest to, powiedzmy, troszeczkę wyższa kultura pracy. Ok, teraz jeszcze tu by trzeba było kapnąć troszeczkę farby i ten mój kamień staje się troszeczkę lepiej widoczny, trochę bardziej kamienisty. Tu widzę też jest jakiś artefakt, więc znowuż weźmy sobie UV Map, tryb edycji Unwrap From View, tryb edycji wyłączam i podmalujmy trochę to miejsce.
Tak niedużo, żeby nie uszkodzić otoczenia. No i już, to jest fajne. Tu jeszcze widać, jest jakieś takie niezbyt ładne rozciągnięcie. A więc również możemy je zamalować. Więc znowuż, tryb edycji, UV map, unwrap from view. Włączam malowankę i poprawiam. Oczywiście kamień jest tego typu specyficznym obiektem, że tak naprawdę nie ma znaczenia, co na tym kamieniu namaluję. Natomiast jeżeli będziemy malowali ludzką twarz, czy tego typu rzeczy, które są niestety różne z różnych przestrzeni, czy też z różnych kierunków, jeżeli oglądamy, no to wtedy trzeba pamiętać, że takie rozwinięcie na strony ma sens. Kamień mogę malować jedną teksturą, natomiast w przypadku twarzy musiałbym te swoje rozwinięcia cały czas poprawiać, jakoś nimi manipulować, dlatego rozwijanie jest sensowne dla bardziej skomplikowanych obiektów. Weźmy jeszcze to miejsce, poprawmy to jedno, jedyne tylko i za chwilę kamień będzie gotowy. Oczywiście wyrenderujemy ten kamień, tak żeby nie było, że tak powiem, ściemy. On powinien się pojawić na ładnym renderze. Oczywiście teksturę będzie trzeba dodać, więc zaraz to wszystko zrobimy. Ok, załóżmy, że tego typu produkt nas satysfakcjonuje. To jest ładnie poteksturowany kamień za pomocą jednej tekstury, bezszwowo, chociaż tekstura ma wyraźne szwy i tutaj nie ma się co oszukiwać. Ok, tekstura ma szwy, nie jest bezszwowa. Natomiast kamień jest poteksturowany bezszwowo i to jest po prostu projection painting. Metoda, która jest niewrażliwa na to, co tak naprawdę mamy za teksturę. Po prostu tam, gdzie pomalujemy, tam ona będzie. Teraz, aby użyć tego kamienia, czy też tekstury tego kamienia do renderowania, należy przede wszystkim zapisać tą teksturę, a więc biorę Save as Image, zapisuję w katalogu domowym, niech ta tekstura nazywa się kamień.png na przykład. No i teraz trzeba dodać materiał. A więc mogę pozamykać już okna, mogę wyjść z trybu malowania tekstur. Wróciłem do normalnego widoku 3D. No i teraz trzeba zrobić coś takiego. Dodaję materiał. Ten materiał powinien mieć specularity zmniejszone do zera, ponieważ na razie nie chcę, aby kamień się błyszczał. Specular map należałoby swoją drogą dodać, jakiś sensowny, aby wyglądał ładnie. Natomiast teraz to nie jest istotne. Dodaję następnie teksturę. Tekstura ma być trybu typu Image or Movie i wczytuję teksturę zapisaną przed chwilą na dysku. Wybieram kamień, o ten, to jest ten, widać, że ma ładny kanał alfa, więc tam, gdzie nie pomalowałem, będzie przezroczysty. No i teraz, nie ma kanału alfa, przepraszam. To jest tylko ten UV grid, który poprzednio był. No i teraz należy ustawić koordynaty UV, aby tekstura mapowała się prawidłowo na kamieniu i wybrać, że nasze koordynaty pochodzą z warstwy malowanka. I to wszystko. Teraz jeżeli przesunę jeszcze kamerę, światło z drugiej warstwy na pierwszą, jakoś tak mam w konfiguracji zapisane, to teraz ten kamień powinien się elegancko renderować. Dodam może trochę więcej światła, aby było widać go również z drugiej strony i gdzieś z dołu. Proszę bardzo. Kamień, jak to mówią, jak ta lala z brodą. Ewentualnie mogę jeszcze przybliżyć się do niego, aby pokazać, jak wyglądają jakieś szczegóły powierzchni. OK, tak wychodzi. Jeżeli w materiałach tego kamienia włączę także w Ecosy Influence Normal Mapping i zmniejszę go do jakiejś wartości bliskiej zeru, to w tym momencie dostanę jeszcze lekkie jakby uwypuklenie, czy też wytłuszczenie powierzchni. Oczywiście im większy ten Normal Map będzie, tym kamień się będzie wydawał bardziej szorstki. Najlepiej to widać w takich obszarach, w których będzie on zatopiony w cieniu, więc jedną lampę usunę. No już teraz widać, że coś tutaj mamy. Ma również ostre krawędzie, bo jest teraz wyjątkowo nisko rozdzielczy, jest niewiele wierzchołków, więc można zmiękczyć troszeczkę jego geometrię, dodając do niego subsurf. Subsurf dodaję za pomocą kombinacji Ctrl z numerkiem. No i teraz kamień jest o wiele bardziej wygładzony, a tekstura na nim układa się nadal w sposób w miarę prawidłowy. Jeżeli teraz zrobię render, to dostanę kamień o wiele bardziej wygładzony, lepiej wyglądający. Z tym, że normal jest troszeczkę za duża, aż kuje w oczy, taki szorstki jest, bardziej jak pumeks. OK, to jest wszystko, to jest mapowanie projekcyjne, a więc warto wiedzieć, że w ten sposób można teksturować obiekty, które nie mają jakichś łatwych do zauważenia krawędzi, albo po prostu są zwykłymi obiektami organicznymi. Polecam korę drzew na przykład, kamienie, piasek, góry, doliny, różne tego typu obiekty. OK, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.